Andrzej, gratuluję. Zaczęliście sezon od zwycięstwa, różnicą 8 bramek. Już możecie czuć się zespołem, który awansował do kolejnej rundy, czy jeszcze trzeba poczekać do remisu? No właśnie, z tego musimy się poczekać trochę. Za tydzień gramy, jakby można tak powiedzieć, drugą połowę tej rundy. I wtedy już można będzie mówić, że jesteśmy awansem na drugą rundę. Jeszcze pewnie można by się do paru rzeczy przyczepić dzisiaj, między innymi do koncentracji, ale wydaje się, że na początku sezonu jesteście naprawdę w dobrej formie. Jesteśmy w dobrej formie, ale mam takie wrażenie, moim zdaniem musimy być w jeszcze lepszej formie i tak to będzie, bo to jest pierwszy mecz tylko i w domu to dobrze, przy swoich kibicach to było dobrze. Ale powiem, że będzie lepiej, naprawdę będzie lepiej jeszcze grać. Rozumiem, że po takim dobrym początku to możemy się spodziewać tego, że Azoty, tak jak w poprzednim sezonie, będą walczyć o podobne cele, ale być może również z takim akcentem w europejskich pucharach. Zawsze ustawiamy najwyższe cele, jak może, ale zobaczymy, jaki będzie przeciwnik dalej i będziemy walczyć do końca, jak możemy. Myślę, że końcówkę troszkę zepsuliśmy, bo gdzieś już w drugiej połowie sobie wypracowaliśmy 11 bramek przewagi. Wydaje mi się, że zabrakło takich 10 minut trochę niepotrzebnej dekoncentracji. Zrobiło się 8, co prawda można zakładać, że to jest fajny wynik. Aczkolwiek rywalizacja trwa dalej i tam w Chorwacji na pewno też nie będzie spacerek. Zobaczyliśmy dzisiaj, że Chorwaci naprawdę fajnie grają w piłkę ręczną, szybko starają się ciągnąć każdą piłkę. Tak więc powiedziałem, no szkoda tej końcówki, ale 8 bramek, jedziemy do Chorwacji, oczywiście po zwycięstwo. Paweł, mieliście w zasadzie mało wiadomości na temat tego rywala, z tego co słyszę, no niewiele w każdym razie informacji, ale czy takie ogólne jakby spojrzenie na chorwacką piłkę ręczną się dzisiaj w tym meczu potwierdziło? Myślę, że tak. Spodziewaliśmy się, że Chorwaci są młodym zespołem, a jak wiemy, no bałkańska piłka no jednak jest fajnie szkolona, tak? Tam mają sporo młodych, fajnych zawodników. Gdzieś tam mieliśmy urywki wideo, wiedzieliśmy mniej więcej czego się spodziewać, ale głównie się chyba koncentrowaliśmy na sobie i na tym, żeby dobrze zagrać w obronie i to się sprawdzało do tej 50 minuty, jak powiedziałem. No w rewanżu w Chorwacji nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tą dekoncentrację mieć przez 10 minut czy 15, no bo to tak się skończy, tak jak dzisiaj. Trenowaliśmy ciężko na ten mecz, choć nie zapominajmy, to jest dwumecz, wszystko się może zdać, nie możemy teraz odpuścić w żadnym momencie, musimy pojechać, mamy zapas 8 bramek, jedziemy tam, ale jedziemy tam wygrać, tak jakby było 0-0 druga połowa. Rozumiem, że o jakichkolwiek problemach zdrowotnych zapomniałeś, bo widać, że forma jest przed sezonem. Tak, gdzieś tam drobne urazy są, jak to po obozie przygotowawczym. Ale jak się rozpoczyna mecz, to wszystko gdzieś tam z tyłu głowy zostaje, trzeba być twardy i tyle. Jaki to był rywal? Spodziewaliście się takiej gry, tego zespołu, zwłaszcza w pierwszej połowie takiego oporu gdzieś tam między 10 a 20 minutą? Właśnie najgorsze jest to, że nie wiedzieliśmy czego się spodziewać. Gdzieś tam mało tych meczy było. Naszych rywali mieliśmy w sumie 2 mecze gdzieś tam do analizy, z czego też tam nie wynikało, bo to pierwsze ich mecze sparingowe były, to wszystkiego tam nie pokazali na pewno. Ale pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną i możemy rywalizować w lidze teraz z każdym i tylko musimy pokazać, że jesteśmy drużyną, grać jeden za wszystkich, wszystkich za jednego. Możemy być zadowoleni z wyniku, bo no przyznam się, że nie wiadomo było się, czego się możemy spodziewać. Tym bardziej, że Michał Jurecki nam wypadł, ale tak jak powiedziałeś, obrona stanęła na wysokości zadania przez niestety nie przez 60 minut, tylko przez 50, chyba jeden czy dwie, bo gramy naprawdę bardzo dobrze. 50 parę minut i straciliśmy 15 bramek, po czym niezrozumiała dla mnie sytuacja, stanęliśmy w obronie kompletnie. I 6 bramek straciliśmy w ostatnie 8 minut, gdzie można było tą przewagę naprawdę porządną sobie zrobić, a tak to jest, że nie możemy tam jechać pewni swego, więc myślę, że to może wcale nie jest tak źle. Bo od poniedziałku na pewno będziemy mega skoncentrowani, żeby tam pojechać, bo będzie nas czekał tam po prostu ciężki mecz. Mówiłeś o tym, rozmawialiśmy bodajże we wtorek chyba, tak? Albo w środę, już nie pamiętam kiedy. W każdym razie mówiłeś o tym, że to jest teraz taki podstawowy cel, ten dwumecz właśnie z Chorwatami, ale oczywiście myślisz o lidze, ta kontuzja Michała Jureckiego trochę mąci spokój? No nie, no mam nadzieję, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Gdyby dzisiaj był mecz o brązowy medal, prawdopodobnie Michał by zagrał.
Ale że to jest pierwszy mecz sezonu, to po prostu daliśmy mu tyle czasu, ile potrzebuje, żeby już wrócić. Jak wróci, to żeby wrócił na 100% bez żadnego ryzyka. Ale powiedzmy, że Michał to zostawmy. To jest dwumecz, który wszedł nam w przygotowania, bo tak naprawdę zabrakło nam jednego tygodnia, ale no, nie chcę narzekać, bo Chorwaci podejrzewam, że mieli taką samą sytuację. Więc liczę, że drużyna będzie już wyglądała jeszcze troszkę lepiej właśnie za tydzień i za te 10 dni na pierwszy mecz na otwarcie Mistrzostw Polski to będzie już w porządku. Może nie na 100%, ale już będzie nieźle. Jeszcze jednego zawodnika zapytam, Mateusz Zembrzycki. No jest, zdrowy. A co? Zdrowy, a jak podobał się dzisiejszy mecz? No pewnie, no myślę, że Mateusz zagrał porządny mecz, on już pokazał w przygotowaniach, że na turnieju w Brześciu szczególnie zagrał naprawdę niezły turniej. Później niestety choroba i taka trochę go, nie był z nami w Płocku, w Kielcach był jeszcze taki trochę lekko półśredni, ale dzisiaj już wyzdrowia, już jest w gazie i naprawdę porządny mecz. No ale tak jak mówię, to jest obrona, to jest bramkarz, to są naczynia połączone i jeżeli oba funkcjonują w tym samym czasie, to jest bardzo dobrze, a jeżeli obrona nie funkcjonuje, to potrzebny jest bramkarz, żeby tą obronę pobudzić. Jeżeli w bramce jest trochę słabiej, to musi obrona popracować za bramkarza, a dzisiaj to wyglądało, myślę, że przyzwoicie. Robert, to jeszcze na koniec ostatnie takie pytanie. Przyjęliście teraz taką zasadę gry z bardzo silnymi rywalami podczas okresu przygotowawczego i zagranicznymi, i polskimi. Czy uważasz, że to, co dzisiaj się wydarzyło, ta wygrana 8 bramkami, to jest już trochę pokłosie tego, że graliście naprawdę z trudnymi rywalami, przygotowując się właśnie do takich spotkań jak to? No mam nadzieję, no bo jakbyśmy grali sparingi i w sparingach wygrywali 15 bramkami, to tak naprawdę nie byłoby przeciwnik mocniejszy i byśmy byli lekko zaskoczeni, a tak... Taki był mój plan i myślę, że no dzisiaj wyglądało to dobrze i no ja tego się będę trzymał. No Puławy są drużyną, które muszą grać z najlepszymi, żeby robić postęp.